Chyba nie ma pierdolenia, bo łoś już siedzi, czeka. Już mu rogi odpadają. Kurwa, na Discorda można wrzucić coś takiego, duszenie Krzysztofa. Co? Co? Duszenie Krzysztofa? A bardzo dobrze. Szanowno. I chodź. Co? Dobra, kończymy tego lajca. No, kończymy. Pato, co robimy? Dobra, na razie nie trwajcie, lajcie, Krzysiek, chodźcie na górę. A jaki? Jajko? Myśliwy, witam. Panie Krzysztofie, proszę się wypowiedzieć na temat łowiectwa i myśliwych w Polsce. Pozdrawiam, Daszburt 3 złote. Ja pierdolę. Zajebisty film. Dobra, wchodzimy do Krzysia. Ale ja też bym chciał na ten strych wejść. Byłeś tam na strychu? Nie wiem. Przepraszam, widzowie. Światło. Gdzie te światło? Tu przepraszam, widzowie. Czekam na Krzysia. Zaraz Krzysiu będzie szedł z ubikacji, to wejdzie na górę. Na razie czekamy na Krzyśka. Najebany się krawa. Panie prezydencie, gdzie jest Majowicza, mógł i samochód, skoro nie wytrzymał, to tak jakby impotent poszedł na dziwki 4 złote. Przepraszam, najebany się. W ogóle tu mam bardzo dużo akuratnych rzeczy. Najebany się, ale zaraz wychodzimy i będzie light ode mnie z kanału. No. Belweder, o kurwa, słuchajcie, patrzcie, jakiś kurwa knur chodzi po kurwa... Czyżby to jakieś duchy na strychu? Po strychu, kurwa. Jak się podalać po tym? O jest, dobra, trzeba puścić jakąś muzyczkę, kurwa, bo to co? Puścić, kurwa, nie wiem, co tam chcesz. Ogólnie tak to wszystko wygląda, jakieś stare rzeczy. Zaraz idziemy do łosia. Krzysiu wchodzi na górę. I będzie git. Jest akurat w ubikacji. Także za chwilę. Sławek, pokazać ci? Nagramy Krzysiu, jak wchodzi na górę, żeby nie było, że to nie jego strych. Też jesteś porobiony, żebyś nie narobił kłopotu, kiedy cześć. To jest tragedia. Nie wiem, czy jestem pierwszą osobą, może chyba nie, ktoś chyba wcześniej był. Zaraz idziemy. O, idzie Krzysiu, nagramy Krzysiu, jak wchodzi na strych. Krzysiu, idziesz? Mieszkaniec ulicy Szkolnej zawiadomiłem policję o zakłócaniu miru domowego na Szkolnej 17, a doktor Konowicza podaje na kolegium. O, dzięki za 4 złote. Prezydentem chciałby się robić malinę, wysypisko i zabić chciał Nero i otruć majora 4 złote. Dajcie ziomeczki, zaraz idziemy do Janka, tylko Krzysiek musi znieść płaszcz, kurde, z tego, ze strychu. Chodź, Krzysiek, się nie spierdziel. Się nie spierdziel ze schodów, patrz, Krzysiu. Bo ja wiem oczywiście, że nie ma, ale nikt nie wie. Nie wszyscy najebani, tylko jesteśmy podpici troszeczkę i idziemy walczyć dalej. Czekaj. To zmieńmy się. No to się nie zmienimy, bo wiesz, ja nagrywam. O, Krzysiu. Ja nagram, czy jest tu pani Leonarda. Ale o, Krzysiu! To do mnie doszło. No jedziesz, dobra, no to będzie wyjaśniona sprawa, no. Ty ma tu nie być. Pokaż, co jest w tej skrzyni. Bo powiedziałeś, że zaraz w skrzyni jest. Ale jaka dobra skrzynia, co? Porządna. To jeszcze skrzynia jest, wiesz czy ja? Zgadnijcie. To kufer się nazywa. Kufer, no, kufer, no ogólnie. Zgadnijcie to czy ja. Nie. No, dodaj dla was. Twojego ojca. Twojego nie. Pisowskiego. Krzysiu. Nie. Kurwa, jak tu wleć, ty? Normalnie. Krzysiu. Dobra, Krzysiu, pokazuj dalej, co masz. Dobra, Krzysiu, właśnie. Się przebieraj. Przepraszam bardzo. No. Czy to skrzynia? Kufer. A nie wiemy tego. Rondo. To jest twoja skrzynia. Nie. To jest, wiecie, czy skrzynia? To jest strych, Krzysiu? Tak. Kurwa, tyle masz tu sprzętu, ty. To jest kufer, wiesz czyj? Czyj? Matki czyj? Twojej. Nie. Bogusia. Nie. Twój. Mamy. Twój. Taty. Edka, żony, bratów. Rodzinny strych. Dziadka mego, pradziadka. No to mówi Piłsudskiego. Nie Piłsudskiego. Mamy. A. Mamy. Mamy rodziców, wiesz?
I jeszcze mamy... Tu ogólnie tam są tajemnice szkolnej, że tak powiem, tak? Tak. Mogę pokazać. A otwórz ten strych, otwórz. Kurwa. Panowie, to nie tak trzeba zrobić, to trzeba zrobić tak. Ten kufer, co ja teraz trzymam, oparty jestem, pochodzi z Białorusi. Otwórz. Skąd? Z Białorusi. A teraz, kiedyś był teren Polski, a tu jest... Tak. Czekaj, Krzysiek jeszcze. No i ubrania są. Nie ma tu żadnej Leonardy, prawda? Krzysiek, powiedz prawdę. Nie, same Krzysiek, powiedzcie. Krzysiek, uświetlij się. Same powiedzcie. Jest Leonarda? Nie ma. Jest akuratnie pochowana tak, jak powinno być. Zamykam kufę. Krzysiu, ja chcę jeszcze zobaczyć. A oprowadź jeszcze po strychu. Pokaż, Krzysiu, jest tutaj Leonarda? Nie ma. Jest Leonarda? A gadali, że jest, niby. Nie ma. Jest nie Leonarda? Nie ma. Dobra, Krzysiu, lecimy dalej, chodź. Dawaj. No chodź. Podróż po strychu. Kurwa, to jest strych? Ubranie moje. Czy się można spierdolić stąd? Przepraszam bardzo, muszę wziąć. Uwaga, bo tutaj jest naprawdę... Krzysiu! Loki! Chodź w kadr. Kurwa, ale tył mój widać. Krzysiek! Skieruj kamerę na dół, jak ja Krzysiek, a tu się strych nie zawali? Nie. Bo tu piszą, że tu Leonarda jest, a ja nie widzę. Nie ma tutaj. Co to jest, Krzysiu? No, rzeczy takie, które potrzebne będzie. Akuratna? Krzysiu, a czemu tutaj taki jebie? Przepraszam bardzo, nie jebie. I co? Tu jest. Nie ma. Ciuchy, nie ma żadnej Leonardy. Co jest tutaj się znajduje? Zacznij, nagrywaj. Ubrania, akuratne ubrania. Dobra, jedziemy na miasto. Ty zwrot, proszę. Dobra. Krzysiu, to co? Spodnie i spadamy na miasto. Mordeczki, jedziemy nie na miasto. Tutaj, nie ma tutaj, nie ma Leonardy. Bo my nie mamy dużo czasu. Jedziemy, chodź, bo Janek będzie czekał, no. Janek czeka. To jest strych Krzysia. Powiem tak. O kurwa. Dobra, Krzysiu, dobra. Przepraszam bardzo, ja muszę pokazać. Ale Krzysiek, Janek czeka na ciebie. Przepraszam bardzo, ja muszę pokazać. No to pokazuj. Żeby ją opowiedzieli. Krzysiek, to my co zrobimy? Jutro przyjedziemy, nagramy akuratny film ze wszystkim. Nie, dzisiaj. Co, tutaj? Co tu się dzieje? Co tu jest? Zaraz powiem. O, tutaj ktoś pewnie się schował. Ciekawe, co jest w tym kufrze, pewnie Leonarda. I teraz, żeby słuchaj Daniel. Łódź wyciągnął. Pokaż Krzysiek i wszystkim, ale tam łódź siedzi. Krzysiu, a jak tam łódź siedzi? A jak nikt siedzi? To co powiesz? Że nikt nie siedzi. To wygrywasz 5 zł. Dobra. Patrz, jaki ty masz kurwa ciuchy zajebiste poskładane. Czemu ty w nich nie chodzisz? Koszyk na grzyby, patrz się pala. Co jest? Sweter. Co tutaj jest? Jest Leonarda? Ubrania. Nie ma Leonardy. Krzysiek. Nie sweter, tylko sweter. I wydaj ostateczne oświadczenie, że na strychu nie ma żadnego trupa. Nie, ja się was pytać. Krzysztof, nie ma nic. Ja mówimy, powiem tak, ma, ja cały strych przeszedł. Jest tu Leonarda? Nie ma. A pod ciuchami sprawdzone. Nie ma na pewno. Dziękuję. Wszyscy idziemy. I tyle na ten temat. Dobra, idziemy po łosie. Zostało sprawdzone. Dalej teraz, proszę. Dobra. Krzysiek, jedziemy po łosie. Krzysiek, bierze. Mordeczki, jedziemy po łosie, Leonard. A jak stąd zejść? Po łosie, łoś siedzi, kurwa, Krzysiek. Ty. Krzysiek! Ja mam takie kurwa schody w piwnicy. Ja się boję zejść tutaj. Chodź, jedziemy. Krzysiu! Dosłownie, o takie zejście opuszczę. Ej, kurwa, się spierdolę ty. No, prawda, proszę mówić o mnie. Ale my mówimy prawdę. No kto jak kto, ale my zawsze stajemy po twojej stronie. Że... Ty, ej, czekaj, weź mi przyszły. Że nie ma w kufrach... Kurwa, ty. Jeszcze do pani cały strych dla was. Krzysztof, ja powiem na strychu Leonardy nie ma. Nie ma i koniec. Kurwa, jak tu zleć stąd, ty? Co tu się dzieje? Weź świec tam trochę. O, dobra. Jestem. Jedziemy do Łosia. No, lecimy do Łosia.